No, jesteśmy w sądzie. Tutaj sprawa Marcin Bustawski, ale tu mamy świadków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem świadków. Osiem świadków dzisiaj będzie przesłuchani. I są chyba panowie, czy tam państwo z tej firmy nawiedzonej, która podała Bustawskiego do sądu i na pewno przegra. I sobie pojadą, nie będą powolnie podtruwać kolejne osoby, kolejny naród, bo Polska walczy zamiast ze skutkiem, to walczy z przyczyną, nie? Tak jak wy. Udajecie, że pięknie zapakowane mięsko sprzedajecie, a tam niestety maksymalizacja zysku. Świnie 3 miesiące genetycznie modyfikowane, rosną kabany nawet po 150 kilo. No, wypowiemy się? Wypowiemy się na ten temat? Bo przyjechałem tutaj właśnie specjalnie pokazać ludziom was. Kim wy jesteście? Żeby wasze twarze poszły po prostu w cały świat. No? Pochwalicie się? Jakie tam pasze dodajecie? Genetycznie modyfikowane? Z komponentami smarów, nie? Słyszałem. Dodajecie smary? A, żeby dwójka lepiej poszła, czy jak to jest? No nie, no ja się pytam, ja się pytam. Nie słyszy pan? Ja się pytam. A dlaczego pytasz, jak wiesz, że dodają? No dodają, jest potwierdzone, że dodają. Powiedzieli, no nie? Także tam to nie, ci nie odpowiedzą przecież. No ja wiem, bo to jest taka sobie technika, nie odpowiedzą. Oni są tak wyszkoleni. Przecież. Oni tylko są... Niedobra mówić. Niedobra o tym mówić, tak jest. Tylko pamiętajcie, że się opieramy na raportach nikowskich. Konwencja praw człowieka, konwencja praw dziecka. Projekt Beaty Szydło, który jest zamrażalca. Michał, oni są niemowami, dlatego zrobili sprawę niejawną, żeby nikt tego nie słyszał. No tak. Tylko pamiętajcie, że my dziennikarze niezależni jesteśmy. I nawet nie będziemy na tej sali w środku, to będziemy przed tą salą. I będziemy was pokazywać i będziemy po prostu czekać na wygraną. Z niecierpliwością czekamy. A wtedy, no to już pójdzie z górki, no nie? Bo już raz przegraliście, nie? Tylko odwołaliście się, bo prawda niedobra mówić. No niestety, prawda jest taka, że czekamy na winę. Czy to będzie dzisiaj, to się okaże. Czy to będzie za miesiąc, to się okaże. My poczekamy. Ale ze własnych majątków będziecie odpowiadać. I pamiętaj, że twój cały majątek, prezesiku czy tam dyrektorku, pójdzie na onkologię dla dzieci. A ty pójdziesz na minimum 25 lat. Pasuje? Nie, ja tylko stwierdzam fakty. Ale to nie jest koncert życzeń. Każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi. I ja mam prawo. A nawet obliguje mnie to, jeżeli widzę, że jest popełniane przestępstwo przez daną firmę, to mi obliguje do tego, by wyrażać swoje zdanie. No bo chyba wolny kraj podobno jeszcze jest, nie? Ja wiem, że już nie jest wolny, ale dla mnie jeszcze jest wolny. Wobec narodu mamy wręcz obowiązek. Dokładnie. Jesteśmy, można powiedzieć, stróżami przyszłych pokoleń. KRP to jest PSP. Chyba nie porozmawiamy. KRP to też PSP. Nie, proszę pana. KRP jeden jest szczęścią, ale PSP. Tak. PSP jest całocką jako komenda wojewódzka, która w skład, w której wchodzą KRP. Siedzę na terenie Warszawy. Tak, a podniesiesz mnie później? Podniosę. Tak? Oczywiście. Ja ciebie przywrócę, kolana ty mnie nie podniesiesz. Kolana jeszcze mam. Policją sądową. Sprawne, mniej więcej. Jesteście, dobra. Policja sądowa. Jest sądowa. Akurat do sądowej nie ma nic. No, że nie by to przyszło. Nie można. Cześć.
No czekamy, która jest godzina? Proszę, która jest godzina? Godzina 10.35. Oni zaczęli wcześniej, wiesz? Co? Ale zaraz, ale tam już Marcin jest w środku? No ja jestem mężem zaufania, także... To ja, no tak, przepraszam. Ja jestem mężem zaufania, ale wiedziałem, że oni są. Nie wolno. Jak nie wolno? Jawność jest wyłączona. Ja wiem, ale ja jestem mężem zaufania. Ja jestem mężem zaufania. Sędzia wie o tym, tak. Ja się wyłączam.